Halo, cześć, witajcie, z tej strony Saliwan, a oto pierwszy odcinek z mojej serii Zagrajmy w Crysis Remaster. To ma być takie luźne granie, gdzie troszeczkę nie tylko przechodzimy sobie Crysisa Remastera, ale i równocześnie będziemy troszeczkę poszukiwać tych drobnych różnic między klasyczną jedynką z 2007 roku. No, Crysis Remaster nie zebrał dobrych recenzji, co możecie zobaczyć sobie na Steamie. Ale chcę też być troszeczkę obiektywny, choć nie będę ukrywał, że jedynka trzyma się w moim serduszku. Więc zobaczę, jak będzie z Crysisem Remasterem, chociaż miałem z nim styczność, bo przecież widzieliście filmy z Crysis Remastered Glitches and Tricks. Ale niestety na Epic Games coś tam się strajdoliło, straciłem swoje grę i konto tak naprawdę, bo to była jedyna gra, jaką miałem, ale okej. Okay. Mianowicie, fajne, że możemy wybrać sobie konkretną misję, tylko czemu wszystkie, nie mam bladego pojęcia, jeżeli ja nie grałem na Steamie, chyba że save się jakiś zapisał. Są nowe obrazki ogólnie misji, trochę spoileruję, że ktoś tu nigdy nie grał w Crysisa Remastera, przymierzył się, no to niestety. Trochę pokazałem. Nie zamierzam kontynuować, bo nie wiem, gdzie mnie wrzuci, ale my sobie zagramy grę od nowa, w pierwszej misji. Zobaczę, jaki jest czas, jest... U mnie akurat 18.15, więc tak 18.45 powinienem skończyć. Zagram na poziomie delta. Tam. Jedziemy. Po prostu będę to sobie normalnie pykał, bez bugowania, glitchowania, ale jednocześnie będę szukał drobnych tych różnic i zmian, które wprowadzili twórcy, porównując klasyczną jedynkę. Oczywiście nie będę się odzywał w trakcie cutscenek, żebyście mogli troszeczkę się wciągnąć w tę fabułę, co prawda bardzo płytką, bo to jest historia wojskowa tak naprawdę, więc nie będzie tak źle. This is Sky Chief, Fort Angels 25, bearing east. Getting some radar interference. Looks like an electrical storm brewing. That's a negative, Sky Chief. Nothing on our side. Skies are clear. Over. Roger, Command. Must be a malfunction. ETA to drop zone 3 minutes. Hey, Nomad. You still with us? Okay, listen up, gentlemen. Intel reports a significant military presence on the island. We have the element of surprise, so let's use it. The North Koreans can't know we're here. They won't even know what hit them. Can it, Psycho? Pay attention. This is a covert operation. Our job is to locate and evacuate. We're not at war here. Not yet. Well, Prof, do we even know if these people are still alive? That's what we're here to find out. We lost contact with Dr. Rosenthal a week ago when the Korean military locked down the island. 2 days ago, we picked up a distress signal from the team's research vessel. Someone down there wants to be found. Raptor team, we're beginning approach. Stand by for green. All right, gear up. Masks on. Once we clear the plane, form up on me. Shoots on my mark. Green and blue. Go, go, go!
guys at the LZ. No i zaczynamy. Rzuceni zostaliśmy na wyspę Lingshan. So, J-Sock's got us chasing archaeologists now? Yeah, this will be a cakewalk. I've heard of this guy. He must have found something big to buy all of this heat. Whatever. $50 says this Rosenthal ain't the real reason we're here. Lock it up, team. Stay focused. We got limited intel going in. Upcom's being moved to the USS Constitution. Until they're 5x5, we're on our own. Shoots on my command! Go! What the hell? You see that? Merman's in! He lost his chute! My chute's gone! My damn chute is gone! I've got no main, no reserve. Keep it together, kid. You're over water. Your suit should absorb the impact. Nomad, what's your status? I'm okay. But my HUD's scrambled. What the hell was that? I don't know, but you missed the LZ. Make your way to the beach. On my way. Did anyone hit the LZ? You guys are all over the place. Check in. Psycho here. Down and on the move. Just as down. Proceed to LZ. Aztec, I have negative visual feed from your unit. Report. Aztec, report. Damn it! Prophet, I've made it to the beach. You hit the water pretty hard. Some of your suit functions are offline. Let me run a quick diagnostic. Your video feed is breaking up. I'm gonna try to recalibrate. Energy critical. Alright, your suit checks out. Maximum. You're back online. Still no word from Aztec. Nomad, rendezvous with Jester and head to Aztec's location. Check your objectives display. Więc tak, ogólnie grałem wcześniej Crysis Remaster, ale to było świeża premiera i wyszło trochę aktualizacji. Nie pamiętam, że był problem właśnie z żółwiem, ale jest. Ale na pewno nie ma łódki. To jest jedną z największych zmian pod względem takich kosmetycznych. Druga rzecz to pod C mam kucanie, co wcześniej było na kontrol i nie wiem czemu to zmienili. Pod X-em nie mogę zmienić trybu strzelania. Pod B jest lornetka, N to jest noktowizor, tak jak zawsze. Pod J dropie broń, czyli się nie zmieniło. Czemu H to jest wychylanie w prawo zamiast Q i E? F to klawisz użytkowy, P. A, to P to jest tym, ok. A jak zmienić tryb strzelania? Piątka, aha. Zobaczmy, czy da się to zmienić, bo wiem, że była problem kiedyś, jak ja grałem i to straszliwe z tym. Broń, lornetka, włączanie narzędzi. Włączanie typów granatu to bym bardziej hadał, ale no kurde, bym mi się kiełbasił jak zawsze. Bym tego zrezygnował. Tak, chcę zamienić. Tryb pancerza to jest niepotrzebne, bo ogólnie dodali coś takiego, że można dodać poprzednie tryby. Jakie były. Oho, zostawili. Chwała im za to. I kucanie. Ogólnie też, że nasza postać tak głośno się porusza. Czuję się trochę jak naprawdę cyborg. Że jesteśmy tacy ciężcy. To jest akurat spoko. Ustawiłem na kontrol kucanie, nie działa. Tylko pod C. Coś moja postać później reaguje, chyba mój dysk
Nie wyrabia. Kurde, no, żeby taki wstyd był uruchomić grę, że ona ci tak średnio działa. Can it run crisis? Nie, niestety to jest problem z czym innym. Dysk może być trochę zjechany już. Ustawienia optymalne, żeby były. Dla pewności. Nie mam takiej dobrej karty graficznej, ale i tak już widzę, że lepiej się gra prezentuje. Oczywiście, jaka jest zasadnicza różnica graficzna? Przede wszystkim jest więcej cieni, co no, tak akurat nocą widać troszeczkę, chociaż księżyc niewiele się zmienił. No tak miło zobaczyć. Na pewno no tak nie było wcześniej. Nie będę szukał bugów i gliczy tak jak wcześniej. Tylko po prostu. Naprawdę. Widzieliście, zmieniłem sobie w tym i nie podziałało to. Game pajacu. Przynajmniej ważniejsze rzeczy mam ustawione tak jak należy. Ależ to jest, za przeproszeniem, upierdliwe, że muszę używać w ogóle innych klawiszy. To jest tak niewygodne. Próbuję zrobić to, co robiłem w Crysis Multiplayer, ale to nie działa. Nie działa tak samo fizyka poruszania się. Ogólnie czuję się tak właśnie szpetniej się poruszać. Tak, jakby to powiedzieć... Wcześniej było to bardziej elastycznie, a teraz tak czuję ograniczenie tego ruchu. Lecimy, lecimy. No man, Chester, get to him now. Go, go. Hey, what is that? Jeez, what the hell happened here? You hear that? Like this man. Shit, son of a bitch. Chester, report in. What's Aztec status? Dead, boss. Damn it. What the hell is going on out there? I don't know, but I don't think we're alone out here. Negative, sir. We got four dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. Put their bodies up bad. Damn it. All right, pay your respects and move on. Rendezvous at the landing zone. What about Aztec, sir? We just gonna leave them hanging here? Negative. I'm gonna vaporize. We can't allow the Koreans to get their hands on that suit. Stand back. Damn it. I never did. Adios, amigo.
Jester, take care of his equipment and cover our tracks. Nomad, move out to the LZ. Got it, boss. I'm on it, Croft. Maximum what the hell strength. Is that? Maximum armor. Ogólnie, no, jest nieporęcznie. Czuję się, że jest gorzej niż to było w klasycznej jedynce. Nawet pod względem graficznym. To jest księżyc, czy co to jest? Księżyc. Jakoś widno się mocno zrobiło. Dobra, ruszajmy, nie będę wam przedłużał rozgrywki, bo nie chcecie trochę akcji. Cześć, ziomek. Chodźcie, coś sprawdzimy przy okazji. O, trochę inna fizyka. Aztek, weź się w garść. Psto, latarko, jeszcze lata. Wyłaź stamtąd. No i gitara. No w ogóle dawaj kurna hajs, gościu. Coś tam nic leżało od broni. To jest. O, no, ależ to jest urząd naprawdę nieporęczne. Nie polecam. Ale to akurat ładnie wygląda. We spotted KPA patrols down on the beach. Use your binocs to tag them before you run in blind. I see a large transmitting array. That must be the jam station. Co będzie sikał? Nie, zmienił pozycję. A, jednak. Ale chodzi jak głupi. Dobra, nie wijajmy w bawełnę, chodźmy się przywitać z naszymi przyjaciółmi z dzieciństwa. O, a ty to co, taki ziomek? Pamiętajmy, gramy na poziomie delta, nadal mogą nas zaciukać łatwiutko. Muszę przyzwyczaić, że pod C mam kucanie. Całe życie się zmienia. Okej. Okay. Jeden jest tu, tam jest dwóch, tam jest trzech. Gdzie ty kurna pajacu? I na cicho. No to chodź. No więc
Widzę, że ogólnie się niewiele tutaj zmieniło. Na pewno zmieniło się trochę ustawienie tych przeciwników. Zachowanie, że ten nie zawsze idzie szczać tutaj co zawsze. I ta łódka coś nie podpłynęła tak blisko. Kiedyś to potrafiło być nieprzyjemne, jak toczyły się tu walki, podpływa tu łódka jeszcze. Auć. A też animacja tego, że prawie umarliśmy, jest też taka inna. No dawaj to broń, gdzieś tu podropną ją. No i ogólnie też ziemia bardzo fajnie wygląda. No wygląda realistycznie pod względem graficznym, ale mody są do tego w jedynce. Nie powinni zmieniać według mnie gry. Ogólnie mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, jeżeli nie, no to będę musiał pokombinować w ustawieniach, a ewentualnie nagrywać głos oddzielnie. Ja się trochę cykam z tego sterowania w tym remasterze. Nawet i poręczy tym posługiwać się mapką. Dużo rzeczy nie powinni dotykać, a jednak trochę tam wcisnęli z Crytek'u swoje 5 groszy. Ale grać się nie całkiem spoko, ale żeby za to wyceniać za 5 dych wówczas? Trochę dużo. O, już widzimy pierwsze oddziały. Dobra, podejdziemy, bo kurna marnuje ammo. Ascara is the best. No co ty, tak się witasz z wujkiem? Saliwanem? Prorok, nie przeżywaj! Nie powiem jak kto, bo mam żonę. Ale bardzo mi się podoba ten dźwięk. Nie lubię jak mi przerywasz, prorok. Chciałem powiedzieć, że mi bardzo się podoba te przejście skafandr, te dźwięki. Okej, mamy łódkę. I teraz czas na... przepraszam. Największą zmianę, czyli jeepy. Ogólne zachowanie jeepów i fizyki jest inne. W ogóle proszę zobaczyć, jak ten pojazd się porusza. Całkowicie ja czuję inną siłę. Chyba ta sama prędkość, a czuję się, jakbym nie jechał tą samą prędkością. Maximum armor.
No i nie ma tego problemu. Którym klawiszem to było za ulepszenie odpowiadało? Kurde, znowu jaja będą z tymi opcjami? A czas zaraz się skończy. No już tak naprawdę się kończy, więc będzie to pewnie koniec odcinka. Takiego pierwszego zapoznawczego, z drobnymi różnicami przejściem pierwszego momentu straciliśmy, jak dobrze pamiętamy, Azteka i kierujemy się powoli do posterunku Koreańskiej Armii Ludowej. To jest skrót. Rozwinięcie skrótu jak coś. Więc ja w międzyczasie sobie ogarnę. Zaraz zacznę drugi odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i że było mnie słychać. Trzymajcie się ciepło. Cześć.